Witam na kanale Stare Formaty Wideo. Dzisiaj ze mną władca taśm, dwugłowy smok, złoty król edycji z przełomu wieków, magnetowid JVC DVS1. Zaprezentuję, jakie funkcje ma ten magnetowid, do czego go było można wykorzystać, jak działa montaż automatyczny, czy on jest automatyczny, do czego można wykorzystać dzisiaj ten sprzęt i jak to po latach się spisuje. DV1, a small window to a new digital world. Zacznijmy od systemu DV. System DV został wymyślony czy stworzony w 1995 roku w głównej mierze przez Sony i Panasonica, ale brały udział też inne firmy przy realizacji tego projektu. Chodziło o stworzenie taśmy, gdzie będzie zapis cyfrowy, żeby można było kopiować bez straty jakości i żeby było to lepsze niż SVHS czy tam inne formaty, które wtedy funkcjonowały też na rynku. Chociaż każdy producent miał troszeczkę inny format DV, Sony miał DVCam, Panasonic miał DVC Pro, aczkolwiek w środku była taka sama taśma o takiej samej szerokości, 6,35 mm. Nośnik był taki sam, trochę różniła się tutaj wielkością kaseta. Były specjalne adaptery do kaset DVC Pro, żeby można było je wsadzić do magnetowidów DVCam firmy Sony i bez problemu to było odtwarzane. Producenci produkowali swoje urządzenia, natomiast sam nośnik w środku taśmy był taki sam we wszystkich kasetach. Rok później wprowadzono na rynek kasetę Mini DV. Ona w środku ma dokładnie taką samą taśmę jak taśma DV. Tutaj już jest to dużo mniejsze w porównaniu do kasety VHS, gdzie te rozmiary były takie mało komfortowe. To już jest kompaktowe, można było wtedy wsadzić do kieszeni taką kamerę i wyjechać gdzieś na wakacje. Próby połączenia dwóch magnetowidów w jednym już były wcześniej. Była robiona taka maszyna, która mogła kopiować kasety VHS. The Amstrad Double Decker, the original 2-in-1 video recorder. Sony też wypuściło taką hybrydę ze swoimi formatami. Tamte pomysły nie za bardzo przypadły do gustu konsumentom i raczej nie odniosły te magnetowidy jakiegoś spektakularnego sukcesu. Co kierowało firmą JVC, że postanowiła stworzyć taką hybrydę, czyli magnetowid z sekcją DV i sekcją SVHS? A to, że system DV był coraz bardziej popularny, natomiast nie było za bardzo możliwości, tak jak teraz, że jest komputer, możemy to zgrać i sobie zmontować na jakimś tam programie. No nie było takich możliwości, te programy były drogie, były też skomplikowane, problem był też z komputerem, bo na tym trochę też trzeba było się znać. No, generalnie rzecz biorąc, nie było to przyjazne środowisko dla filmowca amatora, więc postanowiono stworzyć właśnie coś takiego. Ten magnetowid naszpikowany jest różnego rodzaju elektroniką i to wtedy z najwyższej półki, jeśli chodzi o tamte lata. Można by było wymieniać tutaj mnóstwo tych systemów, które się znajdują, 3R, 3D, no tych literek, cyferek i nazw różnego rodzaju jest multum. Wszystko zawiera się w takim kompaktowym zestawie DigiPure i to jest zbiór wszystkich nowości technologicznych z tamtego okresu, które zostały wpakowane do tego magnetowidu. Mamy tutaj stabilizację taśmy, mamy TBC, mamy odszumianie dźwięku, mamy poprawianie kontrastów, mamy trzymanie krawędzi, wyciąganie szczegółów, no mnóstwo różnego rodzaju tutaj systemów w tym pakiecie DigiPure się znajduje. Producent też podaje, że jeśli taśma jest źle odtwarzana, można spróbować wyłączyć TBC, co może pomóc w stabilizowaniu obrazu. Podaje również, żeby wyłączyć TBC, jeśli oglądamy obraz nagrany z komputera lub z generatora znaków, bo mogą pojawić się zniekształcenia i wtedy zalecane jest przestawienie Digital TBC na off.
Producent zaleca włączenie Digital 3R w pozycji na on, w zależności od rodzaju używanej taśmy. No niestety czasem jakość może być niezadowalająca. Wtedy producent sugeruje wyłączenie tej funkcji. Wracając do montażu, możemy tutaj zaprogramować magnetowid na automatyczny montaż. Brzmi to super fantastycznie, automatyczny montaż. Każdy pomyśli, że wsadzi kasetę, naciśnie guzik i to cudownie za pomocą AI z tamtego czasu zostanie zmontowany. No niestety tak nie jest. Wszystko trzeba poustawiać, trzeba zaprogramować, poustawiać każdy początek sceny, każde zakończenie. Do tego możemy dodać tutaj przejścia różnego rodzaju, jest ich 17. Jak również możemy nałożyć filtry na poszczególne klipy. Tego też tutaj jest trochę, możemy sepię dać, możemy dać czarno-biały obrazek, możemy bardziej taki kinowy. No, jest tam tego troszeczkę, więc jest czym się pobawić i co zrobić. Wszystkich tych scen możemy zrobić 64, zaprogramować. Jest to podzielone na 8 sekcji po 8 ujęć. Niedogodnością taką tutaj jest to, że w momencie, kiedy coś ustawiamy i chcielibyśmy wrócić, nie wiem, 2-3 ujęcia do tyłu, żeby coś skorygować, że może coś krócej, coś dłużej, no niestety tego się nie da zrobić. Trzeba wykasować po kolei do tyłu wszystkie ujęcia i w momencie, kiedy dojdziemy do tego ujęcia nas interesującego, możemy to poprawić i od nowa zaprogramować następne ujęcia. No jest to niekomfortowe, ale tak jakoś to zostało stworzone, no i nie ma na to żadnego wpływu. Uczciwego Polaka! Tego rodzaju montaż możemy wykonywać tylko z kasety DV na SVHS lub VHS. Niestety w drugą stronę to nie funkcjonuje. Ten montaż automatycznie jest przypisany tylko do sekcji DV. Samo ustawianie oczywiście jest czasochłonne. Tutaj trzeba sobie pamiętać, że możliwy poślizg, tak jak podaje producent, to jest 5 ramek. No, trzeba to brać pod uwagę. Jeśli bardzo nam zależy na jakimś początku ujęcia, to te 5 ramek trzeba dodać. Nie ma tutaj problemu z tym, żeby to jakoś ustawić. Mamy joga na pilocie i to jest jakby główne narzędzie do pracy. Na płycie czołowej poza przyciskiem zasilania jest pół tuzina guzików. No to nie jest za bogato, troszeczkę więcej jest jak otworzymy, ale też nie jest to porażająca ilość guzików w stosunku do innych magnetowidów. Także tutaj wszystko jest na pilocie, bez tego pilota będzie trudno nam to obsłużyć poza podstawowymi funkcjami play, przewijanie, rek. Tutaj też na pilocie rozwiązane są wszystkie kwestie dotyczące właśnie tego montażu. Na klawiaturze numerycznej wybieramy, czy chcemy przejście, jakie efekt, jaki chcemy założyć, jakie wejście, jakie zejście. No to tu wszystko możemy zaprogramować to właśnie z tego pilota, jak również możemy wybierać sekcję DV czy VHS również z pilota. Na sekcji cyfrowej mamy możliwość zoomowania. Jest to tylko dostępne niestety na sekcji cyfrowej. Możemy przybliżać, oddalać materiał. Możemy przesunąć wyżej właśnie sobie do, gdzie nas to interesuje. Który fragment w lewo, w prawo. Możemy sobie to wszystko tutaj wysterować i odjechać. No, jakbyśmy chcieli sobie coś dokładnie zobaczyć, co jest na filmie, no to możemy sobie właśnie coś takiego zrobić. No niestety w pewnym momencie już się robi to nieładne, jest za duży zoom. No możemy się tak pobawić, były takie możliwości właśnie w tej sekcji cyfrowej. Pilot był bardzo bogaty na tamte czasy, mógł sterować różnego rodzaju telewizorami, jak również i odbiornikami satelitarnymi, bo wtedy bardziej były to popularne urządzenia niż obecnie. Natomiast przyciski na samym magnetowidzie no, są rozwiązane minimalistycznie. Jakby jest jedna sekcja przycisków nawigacyjnych, wybieramy tylko do którego magnetowidu chcemy wykorzystać przewijanie, play, stop czy nagrywanie. Natomiast no, osobne guziki są do wyjmowania kaset. No i plus jeszcze oczywiście przyciski, żeby połączyć daną sekcję. Jeśli macie jakieś inne informacje, bardzo proszę o pozostawienie tego w komentarzu. Z przodu również znajduje się dodatkowe wejście S-Video, Audio plus Composite, jak również jest wejście cyfrowe, gdzie możemy podłączyć jeszcze dodatkowe urządzenie z łączem cyfrowym. Łącze cyfrowe jest dwukierunkowe, możemy podawać na zewnątrz również ten sygnał, co jest fajną rzeczą, bo możemy zgrywać materiały bezpośrednio z tego magnetowidu do komputera, wykorzystując na przykład sekcję DV, no to jest o tyle jeszcze fajniejsza rzecz, że możemy z poziomu komputera już sterować taśmą, przywijać, ustawiać ten kod od kierunku,
kiedy do kiedy ma się nam to nam zgrać. Natomiast jeśli chodzi o sekcję SVHS, możemy to wykorzystać do zgrania tej taśmy do komputera za pomocą złącza FireWire. Teraz no, nie jest już to takie popularne, więc jeśli ktoś ma jakiś starszy komputer, to może sobie taką kartę zamontować, a jak nie, to musi zainwestować w przejście z FireWire na USB i wtedy już nie ma żadnego kłopotu. Na płycie tylniej mamy 2 euro złącze, gdzie możemy wykorzystać jedno jako pełne euro złącze z wykorzystaniem S-Video. Mamy wyjścia audio, mamy również wyjście SVHS i to są złącza dedykowane dla sekcji i DV i SVHS, także tutaj nie ma osobnych wyjść, jeśli chodzi o te sekcje. Magnetowid JVC DVS1 został wprowadzony do sprzedaży w 1999 roku, w sierpniu. Natomiast ten egzemplarz pochodzi z 2001 roku. Magnetowid był bardzo nowoczesny. Wszystkie systemy, które tutaj są zamontowane, już nie tylko do samych taśm, ale i do programowania, jeśli chodzi o tuner telewizyjny, wszystko to można było zaprogramować na zasadzie plug and play. Magnetowid wykonywał te wszystkie czynności, ustawiając kanały telewizyjne, porządkując to, jeśli chodzi o przypisanie do telewizora. Na sekcji DV można było nagrywać programy również z telewizji. Tutaj na taśmie takiej mini DV mieści się 60 minut w systemie SP, no i w longplayu 90 minut. No nie jest to za bogato. Tutaj, no, żeby sobie coś nagrać, na przykład film dwugodzinny, potrzebne są dwie taśmy i jeszcze po drodze trzeba to zmieniać. Także to było takie średnio komfortowe, no ale jeśli ktoś chciał, no to mógł sobie z tego skorzystać i mieć bardzo dobrą jakość, no praktycznie taką jak w telewizji. Nie można było równocześnie nagrywać na sekcji magnetowidu SVHS i sekcji magnetowidu DV. Trzeba było wybrać, na którym to, w której sekcji to będziemy realizować. Natomiast mogliśmy realizować nagranie na jednej sekcji, a na drugiej oglądać. Także to było też takie dość ciekawe. Lub na przykład nagrywać jakieś zewnętrzne źródło na kasetę DV, a z kasety SVHS czy VHS oglądać film czy jakiś inny program nagrany wcześniej. No tutaj całość jest zrobiona tak bardzo, bardzo solidnie. Złoty kolor, taki lekko tutaj płyta jest w kolorze takim szampańskim. No jedynym mankamentem jest to, że jest tutaj rant. I niestety ja w tym egzemplarzu miałem tutaj magnetowid i podczas jakiejś przeprowadzki po prostu zahaczyłem o ten rant i mam zerwane tutaj wszystkie zaczepy, co za każdym razem, jak sobie pomyślę, dostaję mikrozawału z tego powodu. Po co to było zrobione? No ciężko mi znaleźć jakby wytłumaczenie, do czego to mogło służyć. Jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat, to bardzo proszę o pozostawienie tego w komentarzu. Montaż automatyczny realizowany tutaj był bardzo tak sprawnie. Fajnie to wszystko wychodziło. Można by było pomyśleć, że jest to magnetowid wszystko mający i po prostu jest ideałem. No niestety tak nie jest. Podstawową rzeczą, którą mi osobiście brakuje, jest to, że nie ma wskaźników poziomu dźwięku. Nie ma też możliwości podłączania słuchawek. No oczywiście o regulowaniu poziomu dźwięku to można zapomnieć. Natomiast jest tutaj system, który robi to wszystko automatycznie, jak również ma poprawiać jakość dźwięku. Takie rozwiązanie techniczne wydaje się dobrym sposobem na digitalizację naszych nagrań, bo jeśli ktoś miał kasety VHS, na pewno miał później też i kamerę DV w późniejszym okresie, więc gdzieś te kasety na pewno też jeszcze są. A to urządzenie daje nam możliwość zgrywania jednego i drugiego formatu. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że sekcja DV również tutaj konwertuje materiał, a jest przewaga nad innymi rozwiązaniami taka, że nie ma tutaj dodatkowych złączy, dodatkowych kabli. Jest to bardzo, bardzo dobrze dobrane i skomponowane w ten sposób, żeby nie było żadnej straty, jeśli chodzi o sygnał przesyłany na przykład z SVHS do komputera za pomocą złącza FireWire. Obraz z tego magnetowidu jest diabelsko dobry, można by było powiedzieć. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, a szczegółów tutaj jest mnóstwo. Naprawdę bardzo wyraźny i czysty obraz wychodzi z tej maszyny. JVC DVS1 wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozpocząć swoją zabawę z digitalizacją. Mają dwa formaty, i cyfrowy, i analogowy, VHS, SVHS. No nie ma dodatkowych kabli. Wydaje się to bardzo dobrym rozwiązaniem. No nie jest też tanie. Niestety takie urządzenia w miarę dobrym stanie, no to zaczynają się od 1500 zł. Z tego, co patrzyłem na jakichś portalach.
no, ale osiągają też ceny i 3000 w bardzo dobrym stanie. Czy warto w to zainwestować? No, jeśli ktoś ma ochotę się w to bawić, no to jest to, wydaje się, dobrym rozwiązaniem. Nie trzeba dokupować zewnętrznych urządzeń TBC czy innego rodzaju właśnie konwerterów analogowo-cyfrowych i można sobie zgrywać te taśmy, aczkolwiek też można się pobawić tym montażem, który jest tutaj w środku. No niestety pozostawia do życzenia dokładność montażu tych tutaj cięć wszystkich. No, brak dokładnych ramek na liczniku daje takie właśnie efekty, że nie można tego ustawić bardzo dokładnie, tylko to jest takie na wyczucie. Z krótkimi ujęciami no, jest problem, szczególnie jak się jeszcze dołoży jakieś przejście. To zawsze coś, jakiś brud się tam pojawia. Ale do podmontowania filmu z wakacji czy z jakiejś uroczystości rodzinnej na pewno to było wystarczające. Za to, że nie chciałem popierać obcego kapitału i że wpłaciłem pieniądze do waszego banku. Chcecie mnie oszwabić. Jeśli macie jakieś inne informacje dotyczące tego magnetowidu, bardzo proszę o pozostawienie ich w komentarzu. Jak również zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym filmie.